Moto wizjonerów, wiadomo, że jeżeli chciałbym być leniwy, to bym wybrał inny sport. Kupujesz all inclusive i startujesz. Jeżeli decydujesz się podróżować na motocykl, musisz bać od każdej szczegóły, bo nie może być tak, że coś idzie nie tak, jak ma iść, więc przygotowania w szczegóły tutaj dzisiaj w Up South, nasza tour operator, idzie świetnie. I jeżeli ktoś myśli, że kobiety nie używają motek, się myli grubo. Ja akurat dzisiaj mam lżejsze. To przygotowanie tu jest perfekcyjne. A wyobraź sobie, że pierwszy raz, jak mi się zdarzy w mojej krótkiej historii, nawet personalizowania motocykl. Ile to może być warte? Dla mnie jest warte cud. To jest ten moto, który testujemy. Taki 850 GS, które odkryjemy razem na te parę tysięcy kilometrów, które czekają na nas.
motowizjonerów, pierwszy dzień. Chyba wprowadziliśmy troszeczkę pogoda z Polski, importowana, taki stylu szare, ale jare. Muzyka dzięki Bogu leci na mój kask. Ten nowy Carbon Pro nawet nadaje się, mimo tego, że trochę się zdziwiłem, że na ten GS850 ta szyba, przecież wiatr na autostrada, nie wykona 100% tej całej pracy. Ale kto wykona 100% swojej pracy, jest ta świetna para 2021, Werner and Aga, our heroes, i nasze bohatery, tym bardziej, że po pierwsze tankowania i po taki dzień lekko, nawet mokre, żeby te nasze, żeby się nie spocić, powiedzmy od razu, ale już działamy intensywnie z Don Caruso, nasza kawa, która nie opuszcza nas nigdzie. Jest fajne być tutaj teraz i chyba nie ostatni raz, bo już czuję, widzę, że ta empatia z tym kraj powoduje, że żeby obejrzeć ta część Afryki, mianowicie Botswana, Namibia, i to wszystko trzeba z nimi to zrobić. I tym bardziej, że jeżeli jesteś Polak, możesz gadać po góralsku, z Anieska, czy to, i to nie jest mało, bo czasami niektóre z wami nie lubią się ani afiszować, albo nie mają, mają ten talent do biznes, albo nie mają ten talent do języków. I wtedy nie macie nawet o czym się martwić, gadacie po waszemu, ale błagam was, nie prosicie o śledzie na zniadania, bo trzeba też się zaintegrować z kultura gastronomiczna lub enogastronomiczna od dane kraju. No, taki fajne, pechowe, bo każda zła rzecz ma też pozytywne strony, w sensie, że do tej pory było mokro, więc nawet dał się testować na pozycja rain, może przesadzony taki sposób być ostrożny, ale lepiej bardzo ostrożny, tym bardziej, że panowie, przyznaję się, po rok od nieprawdziwa motowi prawa, tyle błędów teraz, na przykład wspominałem, że nie brałem ze sobą moje, pamiętacie tego dezodorantu kask Motorex, zapomniałem go zabrać ze sobą i też na przykład wiem, że troszeczkę was męczy ta action cam montowana w kasku, dlatego będziemy się starali tylko jak będzie warto, bo póki co spróbuję nie powodować u was taki efekt jak na statek z burza. Pierwsze wrażenia od motocykla GS850. Dobra, nie chcę być hiper krytykujący, ale proszę mi powiedzieć, jaka funkcja spełni taki szyba taka niska, bo czuję ta turbulencja bardziej niż z mojej tramka, więc na pewno kto kupuje tego model, potem zmienia. I oczywiście jeszcze ten gaz, który opuszcza, jest bardziej może precyzyjny na pewno niż moja stara tramka, więc nie wiem, nie sądziłem, że mam duże ręce, ale czasami mi ucieka i od razu ta redukcja gazu jest prawie brutalna. W takim sytuacji nie miałem w mój tramk, ale wiadomo, że są inne pokolejności. Te opony Karu3, które lubią bardziej takie nie sytuacje jak asfalt mokre, dobrze, na taki prędkość pojedziemy w miarę ostrożne, świetnie dawali radę. Może zapytamy też Riccardo Caruso, jak są pierwsze wrażenie? Riccardo, jest pozytywne, tak? Trochę chłodno. Masz bardzo ładna kurtka, nie jest moja, ale wyglądasz fantastycznie z nią i czujesz się zidentyfikowany totalnie. Renato, pierwszy dzień troszeczkę mokro, ale u ciebie jest sprawa pod kontrolą. Tak.
Powoli wracamy do życia. Distans. Ale jeżeli pozwalacie mi powiedzieć dwa słowa, nie dawałem ten przecis deszczowy jeszcze do ten Scott Voyager, ale ani kropla, dlatego chyba ten dry osfer, o to chodzi, że dry oznacza sucho i jestem totalnie sucho, bo mimo te parę godzin już pod deszczem ten kombinezon trochę na leniwość nie dawałem, ale ewentualnie mam ten przeciwdeszczowy. Więc obiecuję wam, że od jutra będą więcej ujęcie i będziemy pokazali, jak reagują nasze moto. Dzisiaj jest taki dopasowania, grupa stylu jazda i rozpoznawania i tak dalej, i tak dalej. Powtarzam cały czas, pierwszy raz mam personalizowany motocykl. I to jest dla mnie wielki. Ojla, bubuty, próbujecie, zawsze potrawy lokalne. Nie róbcie, że weźmiecie te kanapki ze sobą. I pierwsze wrażenia Pawłowie jest bardzo dobra. Smaki z curry, rozpoznajesz, że tam jest jakaś wołowina bardzo dobra, bo tutaj... Ta... Wołowina, są rodzynki w środku. No, rozsycie, no, to było. Co tu jeszcze jest? No, przyprawione wszystko curry. To smacznego jeszcze... Ciebie życzę, Pawełina. Buon appetito. Dziękuję bardzo. Oglądałem tyle dokumentalne, ale nie pamiętam nazwa tego ptasza. Kilometrów będziemy, robiliśmy 260 stację i mamy punkt, się nazywa stacja Engen or Engen. Martin from Engen, Engen. Looking for a, on szuka żona, looking for a wife. No. Nie szuka żona. Okay. Thank you guys, Forza RPA, South Africa rules. Thank you guys.